Kolejne emocje za nami, tym razem ograne Niemki 3-2, ale tak naprawdę myślę, że wszyscy już żyjemy tymi emocjami, które przed nami w Gliwicach. Niemniej troszkę warto nawiązać do tego spotkania, które się właśnie odbyło. Trudny mecz, bardzo trudny mecz i mam wrażenie, że przez to, że za dobrze się znamy jako zespoły, to dodatkowo Niemki wiedziały, jak wykorzystać te nasze wszystkie luki. Tak, bo rzeczywiście graliśmy z nimi dużo, to zresztą meczami z Niemkami, jak sobie przypomnimy, rozpoczęliśmy sezon reprezentacyjny, bo to były towarzyskie spotkania w Gliwicach i w Nysie grane. Później graliśmy z nimi w Lidze Narodów, teraz przed samymi mistrzostwami też. Sama nas właśnie tutaj zaskoczyła. Cały zespół nas zaskoczył, że jedziemy do Gliwic, bo mało kto w to wierzył. To tak abstrahując jakby od wszystkiego. Wiesz co, ja powiem tak. Niemki Niemkami. My jesteśmy w procesie budowy tej drużyny i tak jak mówiliśmy w transmisji w Polsacie Sport, że tylko zwycięstwami można coś zbudować. Postawić solidny fundament i później piąć się tam w górę z każdym kolejnym piętrem. Kto by pomyślał, że my pojedziemy na ćwierćfinał Mistrzostw Świata do Gliwic 3 tygodnie temu, miesiąc temu, a po Lidze Narodów to się modliliśmy, żeby w ogóle z grupy wyjść, tej pierwszej, żeby przyjechać do Łodzi. A im bliżej było pierwszego meczu z Chorwacją, to się modliliśmy, żeby ten pierwszy mecz z Chorwacją wygrać. Jak my go wygraliśmy, to ja nie wiem do dzisiaj, bo to, co się tam wydarzyło w tym drugim secie wtedy, może to było coś... Może to jakiś ten przełom właśnie, no który... właśnie, może tak, takie mecze budują. No ze Stanami Zjednoczonymi tutaj zagraliśmy i też widzę u niektórych naszych kolegów takie zmartwienie, że nie trafimy na Stany Zjednoczone w ćwierćfinale. No być może, z tego turnieju wynika, że byłoby nam łatwiej zagrać, ale to są wciąż Stany Zjednoczone, to są mistrzyni olimpijskie i to jest też drużyna, która potrafi grać na dużych turniejach. One na razie prezentują się niemrawo, co wcale nie znaczy, że za 3 dni, 4 dni w Gliwicach będą w dobrej formie po prostu. Może tak być faktycznie, bo Amerykanki to jest zespół, który jest zespołem, tak jak powiedziałeś, który się buduje też w trakcie turniejów, który czasem przygotowuje tą formę na te najważniejsze mecze, ale to już nie jest nasz problem. Naszym problemem teraz będzie to, jak przygotować się na Serbię i nawet myślę, że bardziej naszym problemem będzie to, jak odpocząć po tym meczu, bo no nie jest tajemnicą, że wczoraj też dziewczyny dosyć długo zasypiały po tym ważnym meczu z Kanadą. Dzisiaj znowu taka nieprzespana noc, także te 2 dni mam nadzieję, że dziewczyny spędzą na takiej pełnej regeneracji, bo no my tego potrzebujemy. Naprawdę ten turniej jest bardzo długi, bardzo wymagający, a często gramy tą samą 8, 9 zawodniczek, które już po prostu mogą też być zmęczone. To prawda i nie mamy dziewczyn przyzwyczajonych do grania na takiej intensywności, może poza tymi, które gdzieś tam mają przyjemność, czy miały grać w tych starych, klasycznych, klubowych mistrzostwach świata. No Asia Wołosz tu jest najlepszym przykładem. Ona wie, jak rozłożyć siły, ale tam też są z reguły tylko 4-5 dni, 4-5 spotkań maksymalnie. Tutaj ta dawka jest naprawdę bardzo mocna. Turniej jest intensywny i rzeczywiście to, co mówisz, odpoczynek będzie tutaj sprawą niezwykle ważną. Natomiast no co na Serbię? 15 tysięcy ludzi w arenie Gliwice. Niesamowity doping i to jest chyba pierwszy mecz na tych mistrzostwach, na tym mundialu, gdzie nasze dziewczyny mogą wyjść z zupełnie czystą głową, bez kompletnie żadnego obciążenia. No bo umówmy się, tutaj od nich nikt niczego nie będzie oczekiwał w sensie cudów i rozgromienia reprezentacji Serbii, tylko będą oczekiwania, żeby z tymi Serbkami zagrać swoją najlepszą siatkówkę i tyle, a wygra, jak to w siatkówce z reguły bywa, lepszy. No to prawda, to wszystko zweryfikuje boisko. Dzisiaj mam wrażenie, że też potrafiliśmy, podobnie jak w tym wczorajszym spotkaniu, wyciągnąć się, czy odkopać się z tych trudnych momentów, kiedy faktycznie raz po razu atakowały nam Niemki wysoko po bloku. No i często mówimy o tym, że trzeba tam te ręce przekładać, ale no to jest tak jak mantra powtarzane od początku turnieju, to też często się zdarza podczas tych przerw, gdzie trener powtarza, że trzeba atakować wysoko blokaut i myślę, że to też może być kluczem do tego, co przed nami właśnie w meczu z Serbkami. Dokładnie tak. No ja tutaj, no one przegrały dopiero 2 sety tutaj na tym turnieju. W meczu z Bułgarią, komentowaliśmy ten mecz. Bułgarki pokazały, że można je ruszyć, tylko trzeba taki moment w tym meczu znaleźć. I zobaczymy, no tak wiesz co, rozmawiamy na razie i takie banały tutaj sypiemy, no ale co tutaj powiedzieć? No ja na przykład nie wiem, co wymyśli Labarini i jego sztab. Żeby się tym Serbkom jak najbardziej postawić, no ale to jest ich rola, ich robota, niech szukają. No tak, tutaj myślę, szukają. Że zbudowanie mentalne. No pewnie, musi być przede wszystkim coś takiego, że nie trzęsie ci się ręka na zagrywce. My zagrywamy w miarę dobrze. Okej, wystarczyło to fragmentami na Niemki, na Kanadyjki, wystarczyło to na Tajki.
momentami wystarczyło na Turczynki. Pytanie, czy wystarczy na Serbki. My tam szukając najsłabszych ogniw, to mówiliśmy właśnie o tych przyjmujących, a one tu grają na turnieju jak zwód. I to no wszystkie właśnie. Bez wyjątku praktycznie, więc no, ciekawe rzeczy się będą działy i zapraszamy serdecznie do oglądania tego meczu, bo wydarzenie naprawdę historyczne dla naszej drużyny, dla reprezentacji dziewczyn. Ja jeszcze się odniosę może troszeczkę do tego, że w meczu z Amerykankami mieliśmy po drugiej stronie Franti i Badżema, których zatrzymanie było niezwykle istotne dla naszej drużyny z punktu widzenia ułożenia sobie meczu, czy też przyjęcia i tak dalej. I mam wrażenie, że też to, że dużo Serbek grało w polskiej lidze, czy też gra, pomoże nam w tym, żeby dobrze przygotować się do tego spotkania, bo myślę, że tutaj przewrotnie my możemy też podpowiadać trenerowi Lavariniemu, jak pamiętamy te dziewczyny z naszych boisk. Dokładnie, dokładnie tak. I myślę, że dziewczyny same się doskonale znają. Myślę, że dużo do powiedzenia też będzie miała Joasia Wołosz przed tym spotkaniem, że może znowu gdzieś się spotkają razem w szerszym gronie, coś tam sobie powiedzą, żeby się jak najlepiej zmotywować do tego spotkania. No ja jestem bardzo ciekawy, naprawdę, to jest wielka sprawa i naprawdę już nie szukajmy żadnej dziury w całym. Cieszmy się z tego sukcesu, bo to jest wielki sukces, bardzo wielki. No to podsumowując, po prostu cieszymy się z tego sukcesu, wreszcie mamy ćwierćfinał, wreszcie możemy powalczyć o więcej, liczymy na to, że dziewczyny będą zdrowe, gotowe, no i z pozytywnym nastawieniem przystępowały do tego wtorkowego spotkania. Zobacz, Asia, jak my tutaj tak falujemy sobie cały Krążymy czas, sobie, prawda? Tak. Raz jest euforia, raz jakieś stany takie, że dramat, mimo że tego dramatu nie ma, jak się pojawia jakieś zagrożenie, że możemy wypaść z turnieju, to jest mobilizacja i wszyscy tutaj staramy się coś zrobić, żeby w jakikolwiek sposób, jeśli tylko możemy to pomóc, to samo się dzieje w drużynie na boisku, no to akurat, nie wiem, mi się wydaje, że teraz jesteśmy gdzieś tu na górze. A gdzie jest, że tak powiem, maks wysokości? Pamiętasz? Państwo tego nie wiedzą, ale jak wracaliśmy z Holandii do Polski, powiedziałem do ciebie w samolocie, że się wcale nie zdziwię, jeżeli dziewczyny odwalą na tym turnieju jakiś gruby numer. I ten numer to albo odpadną po pierwszej rundzie eliminacyjnej, albo... Albo i tu zostawimy Państwa z odpowiedzią, a my... Albo pojadą jeszcze raz do Holandii, ja to powiem, bo tak powiedziałem. A co będzie, zobaczymy. No to tak, Marek tutaj szybciutko odkrywa karty, faktycznie tak powiedziałaś i oby tak było, obyśmy za parę dni tutaj przy tych naszych rozmowach planowali ten wyjazd, zastanawiali się, z kim tam będziemy grać, ale jeszcze chwilę poczekamy do tego wtorku i zapraszamy Was przede wszystkim przed telewizory do Polsatu Sport. Tak, zapraszamy też na halę w Gliwicach. 20:30 mecz, 19:30 będzie studio, to też warto obejrzeć, bo tam mamy dwóch takich fachowców, mamy takie swoje typowanki, to może się pochwalą, jak typują na tych mistrzostwach, bo z tego powodu też jest dużo śmiechu. Do zobaczenia, pozdrawiam. Do zobaczenia. Kolejna pięciosetówka, na szczęście kolejna wygrana. Ciężko tak. Gra się z zespołem, który zna się od podszewki. Jak widać, ciężko, szczególnie, że mecze taką stawkę, także dużo bardzo emocji, ale najważniejsze, że jest wygrana i że przechodzimy dalej. Wiedziałyście, nie wiedziałyście, co trzeba zrobić, żeby przeskoczyć to trzecie miejsce, czwarte miejsce, wskoczyć na trzecie? Czy gdzieś tam trener cały czas trzymał w tajemnicy ten wynik pozostałych meczów? No nie, nie mówiliśmy o tym podczas meczu. Najważniejsza była nasza gra i na tym się skończyliśmy. Dziękuję bardzo. Klaudia, mega odpowiedzialne zadanie przed Tobą, żeby wygrać z Niemkami. Udało Ci się to. Dobry Twój mecz, kolejny zresztą, ale jakie to uczucie tak w jednym meczu grać, w jednym nie grać? Czekasz na tą decyzję, czy zaczniesz, czy nie zaczniesz? Nie ukrywam, jest to ciężkie. Staram się nastrajać na początku przed meczem. Wiadomo, że ja tak jakbym wychodziła. Podtrzymuję jakby się mentalnie, żeby dobrze wejść. Wiem, że mam takie zadanie. I co? I cieszę się, że wyszło, że dałam radę i że wygrałyśmy. To jest na pewno coś niesamowitego. Dużo było takich trudnych dzisiaj piłek, dużo piłek odrzuconych od siatki. Nie miałyście za wielu momentów takich, gdzie mogłyście pokazać to, co najlepsze. Jest w którymś momencie taka frustracja, że chcecie pomóc, ale gdzieś tam no, nie ma po prostu możliwości? Myślę, że na pewno. Dzisiaj było dużo nerwów, bo to naprawdę był bardzo ważny, decydujący dla nas mecz. Więc no, Niemki naprawdę kąsały tą zagrywką troszeczkę i
gdzieś tam weszła ta frustracja, że nie mogłyśmy rzeczywiście tego przyjąć i gdzieś nam nawet zremisowały, uciekały czasem. Ale fajnie, że w tych decydujących momentach naprawdę dałyśmy radę. Powiedziałyśmy sobie parę słów na boisku, że no, musimy to wygrać, spełniać nasze marzenia i fajnie udało się i naprawdę jesteśmy szczęśliwe, że jedziemy dalej do Gliwic. Dokonałyście wielkiej rzeczy. No właśnie, jedziecie do Gliwic od 62 roku. Nie było Polek na tak dalekim etapie turnieju. Jakie to uczucie? Ojej, no coś niesamowitego. Spełniamy marzenia, naprawdę. Widziałyśmy, że mamy taką szansę, taką okazję i no aż żal by było z tego nie skorzystać, więc całe zdrowie, całe serduszko zostawiliśmy dzisiaj i kolejny etap w Gliwicach, więc super. Zostało jeszcze trochę serducha na ten mecz ćwierćfinałowy? Musi być. Naprawdę, jak już tak daleko zaszłyśmy, to pokusa jest dalej. Chcemy jak najlepiej wypaść i będziemy do tego dążyć. Tego Wam życzę. Przede wszystkim dobrego meczu, a z siatkówka zweryfikuje. Dzięki bardzo.